Marcin Rzosek, standardowo przed KSW41. Po raz drugi jeszcze raz bardzo dziękuję za przyznanie oficjalnej nagrody. Nieoficjalna nagroda. Oficjalnie ją przyznałeś. Oczywiście, w imieniu całej społeczności MMA w Polsce. Dziękuję bardzo i doceniam. Pierwsza rzecz, która mi się właśnie rzuciła od razu, o której muszę powiedzieć, to Roman zaprzeczył wszystkim twoim doniesieniom o zmianie klubu. Generalnie jesteś bardzo uczulony na fake news. Chciałbym właśnie zasugerować, bo ty powiedziałeś, to ty mu zasugerowałeś, że to jest fake news w tym wywiadzie. A w nagłówku napisałeś, Roman twierdzi, że Marcin rozsiewa fake news, więc... Ja nie zasugerowałem to. Czy twierdzisz, że Marcin robi fake news? Czyli zrobiłeś fake news na moje fake news. Zrobiłeś z moich fake news. A ja tylko powiedziałem to, co do mnie dociera. To nie były żadne oficjalne informacje, to były po prostu plotki, które słyszałem. I podzieliłem się nimi z wami. To był fake news. Dlatego sprostuję fake news na fake news na fake news. Ja nie zapytałem się, czy ty robisz fake news, tylko... Zapytałem się, czy w takim razie to był fake news, czy zaprzecza. To jest zupełnie inna sprawa. I zaprzeczył. Mniejsza z tym. A nie, a w takim razie... Tak, wiem, zaprzeczył, no okej, okay, no... Jeżeli to nieprawda, no to fajnie, cieszę się. Okay. Ale ty stoisz przy swoim. Nie, no to dupie, bo tak sobie po prostu powiedziałem, to była plotka. Myślałem, że zainteresuje to was, jesteście mediami, te plotki was interesują, więc myślałem, że podzielę się tym z wami. Okej, okay, dziękuję bardzo. Chciałem, żebyś po prostu na tą nagrodę jeszcze, wiesz, bardziej zasłużył. No. Postaram się, jeszcze 2018 i tak dalej. Ale 2017 był twój. Tylko ten? Właśnie chciałem się zapytać, czy to jest tylko za jeden rok, tak, za całość. Nie śledziłem aż tak bardzo. Naprawdę? Nie, oczywiście, żartuję. Zawsze śledzę MMA News i wam też polecam. I co też? I wam też polecam, nasi drodzy telewidzowie. Tak, dokładnie. Tak sobie myślałem, bo wy jesteście bardzo takimi rywalizującymi jednostkami obaj, ty i Roman. Właśnie i tak się zastanawiałem. Jak to na zawodników walk w klatce przystało. Tak, jak na samce alfa przystało. Zgadza się. Właśnie, bo nie każdy jest takim... Jest taki Uber samiec alfa. Zobaczymy. Uberim. No dobrze, tak. Tak jak przydało na samców alfa, zawodników sportu walki, lubimy konkurować. Mm-hmm. W takim razie, i tak się zastanawiałem, nawet byłem, bo ty już to kiedyś robiłeś, że jakby proponowałeś zakłady swoim rywalom, że ktoś się ogoli na łyso i tak dalej. I tak się zastanawiałem właśnie, w którym momencie, czy to jakby zobaczymy to ponownie. Chodziło ci coś takiego po głowie, żeby z Romanem się o coś założyć, bo on tak ewidentnie ci nie odpuszcza. Nie. Nie? Ale byłby dobry pomysł w razie czego. Taki last call. Masz jakąś sugestię? Niekoniecznie ty jesteś tym lepszy, więc... No, ja niestety nic nie przygotowałem tym razem, więc przykro mi. Dobrze. Tym razem przygotowałem mu solidny wpierdol, który mu spuszczę w sobotę. No właśnie, i tak się zastanawiam. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle typowanie, zapomniałem teraz sobie... Nie widziałem żadnego typowania. Widziałem parę typowań, było z różnych portali. Ale jest tylko jedno ważne, Mirosław Gliński. Nie widziałem, wiem. A co wczoraj? Powiedział, że bardzo ciężko, generalnie jesteś zawodnikiem PLMA, Roman też ma historię PLMA, więc bardzo ciężko było mu wytypować i generalnie gdzieś tam stawiał, wyjątkowo politycznie odpowiedział, że właśnie 50-50 tak naprawdę w tym przypadku. Dziękuję, panie Mirku. A Mirek knows, czyli będzie remis. I pozdrawiam. W takim razie. Okej. Bardzo dziękuję, to w zasadzie wszystko. Jeżeli mógłbym coś powiedzieć jeszcze przed, bo generalnie tą walkę chciałbym zadedykować mojemu tragicznie zmarłemu ojcu, który 3 tygodnie temu po walce z chorobą niestety zmarł i chciałbym tą walkę mu zadedykować. Wiem, że trzyma za mnie gdzieś tam kciuki. To bardzo przykro mi to słyszeć w takim razie i to życzę powodzenia jeszcze mocniej w takim razie. Dziękuję.